Dzień dobry. Znajdujemy się na terenie cmentarza. To jest cmentarz parafialny. I mam takie pytanie do świadków Jehowy. Gdzie świadkowie Jehowy mają własne cmentarze? Gdzie, jak wiemy, są cmentarze wyznaniowe, czyli tam zależy od wyznania, katolickie, czy tam zielonoświątkowcy mają własne cmentarze, czy baptyści mają własne cmentarze. Gdzie świadkowie mają Jehowy mają własne cmentarze? Dlaczego podrzucają zmarłych jak kukułka jajo innym? Całe życie nienawidzą katolików, a później czyżby się nawrócili i chcieli być pochowani na cmentarzu parafialnym? Chociażby tu jest taka, to jest nekrolog, gdzie właśnie mówią, że tutaj dnia tego i tego, przeżywszy tyle i tyle lat, ta i ta osoba, uroczystość pogrzebowa odprawiona zostanie w sali Królestwa Świadków Jehowy. Zmarły zostanie odprowadzony na cmentarz parafialny w tym i w tej miejscowości znajdujący się. Dlaczego Świadkowie Jehowy swoich zmarłych odprowadzają na cmentarze katolickie, wyznaniowe, gdzie jest Kościół katolicki jest utrzymywany przez wierzących? Jest zakupiony na ten temat działka, jest poświęcony. Każdego roku przychodzi się tam nabożeństwo, jest odprawione 1 listopada. A świadkowie, skoro potępiają, że to jest Babilon Wielki, dlaczego chcą należeć do Babilonu Wielkiego? Teraz przeczytam, oni się powołują na Pismo Święte i tu mam ich Pismo Święte, wasze, Świadkowie Jehowy. Żebyście nie mówili, że jakieś wasze, chociaż sfałszowane, przeczytam z waszego. Jak Abraham postąpił? Z Księga Rodzaju, 23 rozdział, od pierwszego wiersza. Sara przeżyła 127 lat, tyle trwało jej życie. Sara umarła w Kirat Arbie, czyli w Hebronie, w ziemi Kanan. I Abraham zaczął ją opłakiwać. Potem odszedł od ciała swojej zmarłej żony i odezwał się do synów Cheta. Jestem wśród was cudzoziemcem i osiedleńcem. Sprzedajcie mi kawałek waszej ziemi, gdzie mógłbym pochować zmarłą żonę. Synowie Cheta odpowiedzieli Abrahamowi: posłuchaj nas, Panie, jesteś dla nas naczelnikiem Bożym. Możesz pochować swoją żonę w najwspanialszy z naszych grobowców. Nikt z nas nie odmówi ci miejsca na grobowiec dla swojej żony. Wtedy Abraham wstał, pokłonił się tamtejszym mieszkańcom synom Cheta i powiedział do nich: jeżeli się zgadzacie, żebym pochował tutaj swoją żonę, to posłuchajcie mnie, poproście Efrona, syna Cochara, żeby sprzedał mi jaskinię Machpela, która należy do niego i znajduje się na skraju jego pola. Niech sprzeda mi ją w waszej obecności za tyle srebra, ile jest warta, żebym mógł gdzie pochować swoją żoną. I 14. W końcu Efron rzekł do Abrahama: Panie, posłuchaj, ten kawałek ziemi jest wart 400 cyklów srebra, ale przecież cena nie jest dla nas ważna. Pochowaj więc swoją żonę. Abraham zgodził się na propozycję Efrona i odważył mu taką ilość srebra, o jakiej wspomniał on w obecności synów Cheta. 400 cyklów srebra według wagi przyjętej przez kupców. W ten sposób potwierdzono, że pole Efrona w Machpeli, niedaleko Mamre, pole razem z jaskinią wraz z wszelkimi drzewami, które rosły w obrębie jego granic, przeszło na własność Abrahama. Odbyło się to w obecności synów Cheta i wszystkich wchodzących przez bramę miasta. Potem Abraham pochował swoją żonę Sarę w jaskini na polu Machpela, niedaleko Mamre, Hebronu, w ziemi Kanaan. Tak więc synowie Cheta przekazali Abrahamowi pole wraz z jaskinią, która miała służyć jako miejsce pochówku. Czyli widzimy, Abraham kupił ziemię jako na cmentarz, Właśnie miejsce pochówku, inaczej można nazwać właśnie cmentarz. Dlaczego świadkowie nie chcą, Jehowy, skoro uważają się za biblijnie wierzących, nie chcą kupić pole pod cmentarz? Tylko właśnie podrzucają jak kukułka jajo innym właśnie zmarłych swoich. I teraz inny jeszcze, właśnie Pismo Święte, Księga Mateusza. Księga Mateusza,
Tutaj mamy różne, jesteśmy na cmentarzu, tu różne są stelle, czyli stelle, świadkowie mówią, że coś złego, to jest normalnie stella. Są właśnie zapisane, właśnie tutaj też kolejna stella. Proszę, tu jest na cmentarzu. I 27 może. 27 właśnie tam o Judaszu właśnie, że co z tymi pieniądzmi Judasza. I tak, od 6, 27 rozdział, 6, 7. Ale naczelni kapłani wzięli srebrniki i rzekli, nie wolno ich zanieść do świętego skarbca, bo są zapłatą za krew. Po wspólnej naradzie kupili za nie pole garncarza na cmentarz dla obcych. Czyli tutaj o, tu jest wyraźnie właśnie cmentarz dla obcych. To jest Biblia, tu przekład Świadków Jehowy. O, to jest przekład Świadków Jehowy, tu czytałem. I właśnie, czyli kupili na cmentarz. Abraham kupił też jako na cmentarz. Tam właśnie kto był pochowany? Izak, Rachela, Abraham, Sara, Lea, Rebeka. To jest cmentarz właśnie. To pole, które Abraham kupił, to stało się cmentarzem. I tak samo Księga Kaznodziei. Jeszcze może, żeby iść na miejsce właśnie. Kaznodziei 7.2. Lepiej iść do domu, w którym panuje żałoba, niż do domu, w którym się ucztuje, bo każdego czeka śmierć. No właśnie, oni tak oddali, ale to chodzi o iść do domu żałoby, a dom żałoby inaczej, no cmentarz, można powiedzieć. Tu właśnie każdy niech zobaczy, gdzie świadkowie teraz mają własne cmentarze. Czemu nie mają własnych? Czemu nawet tego, który ich nazwę utworzył, Rutherforda, podrzucili metodystom, do kościoła, na cmentarz metodystów, gdzie Rutherford nienawidził tych metodystów. I tam na cmentarzu metodystów jest pochowany. Czyli właśnie, bo to chciałbym, zastanówcie się, właśnie to jest firma, która chce zarabiać pieniądze, kasę z was, a nie, bo właśnie gdy kupi na przykład hektar pola, by kupiła, czy tam 10 hektarów pola, czy 16 na każde województwo w Polsce, jeden hektar na cmentarz, to by było stracić, to by pieniądz był dla nich strata. A tak to oni wolą inwestować, firmy jakieś zbrojeniowe, tytoniowe, pornograficzne. Niestety, taka jest prawda. A Świadków Jehowy wykorzystują w tym celu właśnie, że między innymi nie mają się gdzie po śmierci podziać. Tylko podrzucają im głównie katolikom, bo to są cmentarze wyznaniowe. W Polsce są cmentarze wyznaniowe i świeckie. Także tutaj chciałem, o właśnie, tu jest kościół, tu jest cmentarz katolicki. Tutaj wszystko. I tu niestety Świadkowie Jehowy głównie żerują na kościele katolickim. Także dziękuję za uwagę.